Mam prawa i... to myśl przewodnia turnieju międzygimnazjalnego, który rozegrany został w ramach świdnickich obchodów Dnia Praw Dziecka pod patronem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Gospodarzem imprezy było gimnazjum numer 2, a wśród gości znana sędzia Anna Maria Wesołowska, która odbyła rozmowę ze świdnickimi gimnazjalistami. Bardzo zależy nam na edukacji prawnej w szkołach, na tym, żeby dzieci poznały swoje prawa, ale jednocześnie obowiązki. Prawo będzie ci służyć, ale musisz je poznać. Przecież prawa dziecka są bardzo szerokie, tylko dzieci ich często nie znają. Chciałabym, żeby do każdego dziecka w Polsce dotarło, że za każdym prawem jest jakiś obowiązek. Masz prawo do nauki, ale w związku z tym nie masz prawa do wagarów. Masz prawo do bezpieczeństwa, ale nie masz prawa do krzywdzenia koleżanki, nękania jej, robienia sobie głupich żartów. Nie masz prawa do posięgania po dopalacze, narkotyk, że bójka w szkole to przestępstwo, co to jest chiela cmentarna, kto to jest, co to jest naruszenie miru domowego. To wszystko są dzisiaj bardzo ważne prawa dla dzieci i obowiązki, dlatego że granica między tym, co dobre, co złe, co wygłup, a przestępstwo, żart, a wykroczenie, coraz bardziej się zaciera. Turniej wiedzy Mam prawo i dotyczył wiedzy związanej z ustanowieniem Konwencji Praw Dziecka z listopada 1989 przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka nasze gimnazjum podjęło inicjatywę zorganizowania turnieju międzygimnazjalnego o prawach dziecka. Będziemy, mam nadzieję, się wspólnie wspaniale bawić. Młodzież, przygotowując się do turnieju, znała zakres tematyki i była w stanie przewidzieć pytania. Przygotowywałem się do tego konkursu z biografii Janusza Kolczaka, z Konwencji Praw Dziecka i z materiałów udostępnionych przez nasze nauczycielki z historii WOS-u. Pytania mogą dotyczyć konkretnie, kiedy na przykład została konwencja ustanowiona, ile ma artykułów, co i na przykład jakie prawo do czego dotyczy. Też mogę jeszcze powiedzieć, że na pewno będzie o Januszu Kolczaku będą pytania. W turnieju brało udział 5 świdnickich gimnazjów, a zwycięzcą została drużyna gospodarzy z gimnazjum numer 2.